Okej, okay, Kasiu, początkowo rywalką twoją miała być Kamila Polczyk, teraz jest zmiana. Powiedz, co o tym sądzisz? Myślę, że jak najbardziej na plus zmianę rywalki. Oceniłabym to na bardziej sportową walkę. Jeśli chodzi o twój okres przygotowawczy, przygotowałaś się z Karoliną Kowalkiewicz. Powiedz, co sądzisz o tej współpracy? Bardzo lubię przygotowywać się z Karoliną. Myślę, że też bardzo dużo dają mi takie treningi oprócz obozu sparingowego, na którym byłam i było też również dużo dziewczyn. Później tak samo pojechałam do Karoliny potrenować, do Łodzi. No, bardzo się lubimy. To w żaden sposób nie przeszkadza nam w tych treningach oczywiście i tylko pomaga. Karolina jest też w dosyć podobnej wadze, jest naprawdę świetną zawodniczką, także jak najbardziej na plus. Jak oceniasz swoją rywalkę Arianę Lipski? Jak myślisz, czego się możesz po niej spodziewać? No, bardzo doświadczona zawodniczka, ma 8 walk na koncie. Przy moich zaledwie trzech jest to różnica duża, myślę, ale nie ma znaczenia w tym momencie. No, jest to stójkowa zawodniczka, także wywodzi się z Muay Thai, także myślę, że będzie chciała bić się w stójce. No, chyba, że nas wszystkich zaskoczy. Karoliny do UFC, no nie oszukujmy się, KSW planuje, żebyś ty była pierwszą damą tej federacji. Jak do tego podchodzisz? Obojętne mi to jest. No, ja się cieszę, że po prostu jestem w KSW, a czy ja mam zastąpić Karolinę, czy mam po prostu być kolejną kobietą, która jest w KSW, to już jak to sobie tam nazwie. Podchodzisz do tego? Znaczy, generalnie trzy walki na twoim koncie, tak zawodowe, raczej na mniejszych galach. Tutaj ten przeskok jest dosyć duży, bo nie oszukujmy się, to będzie największa gala w tym roku, jeżeli chodzi o MMA polskie. Jakieś emocje większe, czy stresik, które ma? Jak na razie nie ma żadnych, znaczy są emocje, ale nie ma żadnego stresu. Myślę, że to jest nieuniknione, że stres jutro będzie, ale staram się nie myśleć o tym, że to będzie to 17 tysięcy ludzi, czy tam ileś tam. Staram się myśleć o walce i to wszystko. Jak rozstrzygniesz sprawę z twoim chłopakiem Piotrkiem Wawrzyniakiem, bo on walczy przed tobą, no i jakikolwiek rezultat może wpłynąć na twoje podejście mentalne do swojej walki. Czy jakoś oddzielicie się szatniami, jak to będzie wyglądać? Tak, poprosiłam już oczywiście o osobną szatnię, żeby oczywiście będę myśleć o tym, bo to jest nieuniknione i jak się zachowam, to tylko będę wiedziała jutro. Teraz nie mogę tego powiedzieć, ale no, mamy osobne szatnie. Nie widzę innego wyjścia jak jego wygrana i tego się trzymam. Czyli rezultatu też nie będziesz chciała poznać przed swoją walką? No, chyba to jest nieuniknione i się dowiem. Można jakoś odłączyć całkowicie. Powiedz jeszcze, czy w związku z tym, że twoja przeciwniczka jest tą przeciwniczką, fighterką stójkową, czy będziesz chciała rozstrzygnąć tą walkę tak szybko i w podobny sposób jak ostatnią walkę swoją? No, walka zaczyna się w stójce, także to nie jest tak, że ja nie mam tej stójki, więc nie będę na siłę sprowadzać do parteru. Chcę zbadać po prostu, jak będzie szło mi w stójce, a jeżeli, no i ewentualnie sprowadzić. Zobaczymy. A obawiasz się może właśnie mocnych ciosów z jej strony i masz taki plan B, co w przypadku, gdy takie ciosy odczujesz? No, ciosy na pewno będą mocne, bo silna zawodniczka jest na pewno silna. Co nie oznacza, że ja nie mam mocnych ciosów, także no, to jest MMA, więc. Chciałbym Cię zapytać o walkę wieczoru i ewentualne twoje typy. Michał, czy Mamet jednak? No, bardzo ciężko jest wytypować tą walkę. To komu będziesz kibicować? Osobiście nie znam za dobrze ani jednego, ani drugiego, więc mogę być jak najbardziej obiektywna, ale jeżeli miałabym wyłonić to delikatnie zwycięzcą, myślę, że może być Michał. A ty byś się zgodziła na walkę z przyjacielem? Nie.